Czy może pan opowiedzieć o pracy zbiorowej, o tym teamwork, bo na scenie było 5 osób, które dostały nagrodę za scenariusz. Czy to jest łatwe, trudne, zwłaszcza, że były to 4 inteligentne, piękne kobiety? To jest trochę jak czwórka ze sternikiem, taka konkurencja, prawda? Znaczy ja na pewno nadaję jakiś rytm temu, jako autor z największym, chyba tak mogę powiedzieć, bez przesadnej skromności, doświadczeniem. Mam najwięcej powiedzenia, jeżeli chodzi o konstrukcję, historię, a potem pracowaliśmy w ten sposób, że rozdzielone były zadania i każdy z współautorów pisał coś, co mu było przydzielone, potem ja to gromadziłem i ujednolicałem. Myśmy przecież pisali ten scenariusz w szalonym tempie, on powstał niecałe 2 miesiące. Nie widzieliśmy się, gdyby nie internet, nie moglibyśmy napisać tego scenariusza, bo posługiwaliśmy się mailami. To jest bardzo przyjemna praca zresztą, kiedy autorzy właściwie widzą się może w czasie pracy 2 razy. A reszta to są telefony, maile, SMS. Bardzo to dobrze funkcjonuje i nieźle nam chyba wyszło.